Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Zaczynamy program Republika po południu. Witam serdecznie gościa, pierwszego gościa programu, pan profesor Jerzy Miziołek, historyk sztuki. Kłaniam się, panie profesorze. Witam serdecznie pana i słuchaczy telewizji Republika. Tutaj już mina mi rzednie, bo wydarzenia, które mamy omawiać, no powiem szczerze, jeżą włos na głowie, może nie widać, ale mi jeżą. Pomidorówką Van Gogha, kartą flanką w Moneta. Mówię o serii ataków na no, takie pomnikowe dzieła sztuki. Van Gogh, słynne słoneczniki. Jak pan patrzy na te wydarzenia? Czy jest jakaś wartość, która by uzasadniała takie barbarzyństwo? Czy po prostu mamy do czynienia? Czy po prostu mamy do czynienia z kolejnym pokoleniem jakichś Wizygotów, Odoakerów, czy tym podobnych? Genzeryków właśnie. Jak pan do tego podchodzi? Proszę państwa, no cóż, oczywiście z największym oburzeniem patrzę na zachowanie tych przedziwnych osób, które próbują zwrócić na siebie uwagę, czasami być może na ważne problemy, rzucając się na dzieła, które są po prostu rzeczywiście dziełami wybitnymi, uznanymi za arcydzieła. Ale powiem krótko, jeśli nawet zabrzmi to dziwacznie, nic nowego pod słońcem. Takie rzeczy działy się w starożytności, działy się w późnym antyku, działy się 100 lat temu. Więc powiem dla przykładu, kiedy rzeczywiście sufrażystka, której nazwisko znamy, ale może nie warto go przypominać, w roku 1914 próbowała zwrócić uwagę na uwięzienie swojej koleżanki, no to przyszła wtedy do Galerii Narodowej w Londynie i w tej samej galerii, w której zaatakowano obraz Van Gogha i pocięła nożem do cięcia mięsa, pocięła słynny obraz Velázqueza. To było wielkie wykroczenie przeciwko obrazowi, bo zajęło wiele lat przywrócenie mu dawnej krasy czy dawnej urody, ale takich przykładów można mnożyć. To jest podobna sytuacja. Nie znam wszystkich uwarunkowań tych pań, które się przyklejają do ścian i do obrazów, ale prawda jest taka, że to się już zdarzało. Oni pewnie o tym wiedzą i próbują w najprostszy możliwy sposób, korzystając jakby z aury sławy tych obrazów, zwrócić na siebie uwagę, być może także na problem. Mamy kłopot z połączeniem z panem profesorem. Do tych ataków doszło w wielu miejscach. Na szczęście nie stało się to, co najgorsze, czyli same obrazy nie zostały uszkodzone. Uszkodzona została rama tego obrazu. Obrazy na szczęście są chronione za szkłem, natomiast też no pewną kwestią jest no taki sposób zwracania uwagi na najsłuszniejsze nawet idee, bo to można mieć wątpliwości co do klimatycznych oświadczeń czy deklaracji tych grup aktywistów, natomiast no w żaden sposób przecież to nie uzasadnia takiego sposobu afirmacji swoich idei. Mam wrażenie, że ta droga no, działa wręcz odwrotnie od zamierzonej, bo ci aktywiści pokazują się jako ludzie no, zafiksowani kompletnie, jako ludzie nieracjonalni, ekstremiści. Nie wiem, czy można w taki sposób przekonać kogokolwiek do najsłuszniejszej nawet idei. I mam wrażenie też, że ci ludzie no, nie bardzo czują na co się porywają, jak wielką wartością dla wszystkich ludzi na całej ziemi są te właśnie dzieła sztuki. Każdy, kto choćby troszeczkę interesuje się
sztuką, kulturą, no miał widział chociażby oczywiście w reprodukcjach słoneczniki Van Gogha. To są dzieła, no, które są własnością całej ludzkości. Niestety jest tak, że część celebrytów stanęła w obronie tychże aktywistów. Taki jest irlandzki piosenkarz rockowy Bob Geldof, który stwierdził, że popiera te akcje, że w 1000% nawet, że przecież samym obrazom nic się nie zdarzyło. Jest z nami pan profesor, udało się pokonać technikę. Panie profesorze, no właśnie, wracamy do kwestii tych ataków na dzieła sztuki. Co sobie można jeszcze wyobrazić innego? Bo to no, obrazy to są obrazy, ale przecież są inne dobra takie kultury, czyli naszej dorobku naszej cywilizacji, które też łatwo mogą być narażone na szwank. Trudno je pilnować. Witam ponownie, panie profesorze. No cóż, ja nie wiem, czy była moja wypowiedź poprzednio słyszana, ale prawda jest taka, że sięgając głęboko w starożytność, ale także we wczesne średniowiecze, czy w czasy nowożytne i nie bardzo odległe, było wieloma przykładami podobnego wandalizmu. Bo inaczej tego nazwać nie można. A więc mamy do czynienia z sytuacją, w której tak naprawdę ktoś próbuje zwrócić uwagę na siebie lub na problem w sposób, który jest absolutnie nieakceptowalny. Przecież spalono świątynię słynną w Efezie w starożytności. Zaatakowano wiele obrazów, choćby w przeszłości niedalekiej. Tu widzimy na ekranie, w tej chwili migają obrazy Cezana i innych wybitnych włoskich artystów, ale przypomnijmy, że Velázqueza obraz został w duchu podobnym, jak dzisiejsze panie się próbują do obrazów przyklejać, czy też do ścian, oblewając wcześniej obrazy, jak obraz Van Gogha. Więc wiemy, że na przykład powodem w roku 1914 ataku na słynny obraz Velázqueza ukazujący Wenus z lustrem był powód polityczny. Otóż sufrażystka, po prostu protestując przeciwko temu, że aresztowano jej koleżankę, no, dokonała pocięcia obrazu, który potem wiele lat rekonstruowano. No więc to jest, niestety to ma swoje zapowiedzi, to co się dzieje dzisiaj w przeszłości. I niestety z żalem muszę powiedzieć jako profesor historii sztuki, że no niestety to jest coś, co jest ludzką przypadłością i dotyka nawet tak wybitnych dzieł, jak na przykład Pietę samego Michała Anioła, co się zdarzyło przecież w niedzielę Zesłania Ducha Świętego w roku 1972. Pan profesor, to są rzeczy okropne. Pan profesor by widział w tych ekscesach taką walkę między barbarzyństwem a cywilizacją? No tak, no coś może takiego jest, ale prawda jest taka, że ci wszyscy, którzy to robią, ja widziałem akurat bardzo dokładnie, jak to się zdarzyło w Galerii Narodowej w Londynie, gdzie pani z zimną krwią podeszła, wylała zupę na obraz Van Gogha, a potem ostentacyjnie posmarowała sobie ręce klejem i się przykleiła do ściany. No więc to jest ostentacja, to jest wykorzystywanie sławy dzieł, by zabrać głos w pewnej sprawie. Ciekawe jest, czy ci ludzie bardziej myślą o sobie, czy o temacie, z którym przychodzą, czyli który światu próbują oznajmić. To są rzeczy nie do przyjęcia, straszne. No i one niestety w przypadku, przypomnijmy, dzieła Leonarda Michała Anioła, Piety Watykańskiej, skończyło się tym, że ten obraz po prostu jest w tej chwili za szybą pancerną. No więc wszystkich obrazów przecież w galeriach za szyby pancerne nie włożymy. To jest wymiar barbarzyństwa ogromny, ale jak powiadam, wpisany w dzieje kolekcjonerstwa europejskiego i światowego.
Panie profesorze, teraz chciałem pana profesora zapytać o polskie dzieła sztuki, o te polskie dzieła sztuki, które nie wróciły do Polski po II wojnie światowej. Pan profesor jest znawcą. Jak wiele tych dzieł Niemcy nam ukradli, mówiąc krótko, bo też i nie... Przez ostatnich lat prowadzone były przez Ministerstwo Kultury takie rozmowy, żeby ministrowie kultury zaapelowali do Niemców o przejrzenie tych swoich tam pawlaczy i ścian. No, nie skończyło się to żadnym powodzeniem. Minister kultury Niemiec nie chciał apelować o zwrot polskiej własności. Zanim do tego przejdę, może tylko powiem, że akt wandalizmu zdarzył się także w Polsce w roku 1928. Człowiek z podobnymi mniej więcej aspiracjami jak te panie, o których mówiliśmy, zaatakował bitwę pod Grunwaldem, która została mocno okaleczona. A teraz już przechodząc do tematu, który mnie oczywiście bardzo interesuje od wielu lat, to jest po prostu sytuacja, w której my musimy wywierać stałą presję na Niemców, bo oni są świadomi tego, że zagrabili nam, pyta pan o liczbę, około 60 tysięcy dzieł sztuki ciągle brakuje w polskich Oczywiście zbiorach. Wiadomo, panie profesorze, że na sztuki się sztuki nie mierzy, tak? Bo to, ale no, żeby mieć jakiekolwiek pojęcie... Wśród tych dzieł, tak jest, ale wśród tych dzieł są takie, jak między innymi portret czy autoportret Rafaela, czy no, inne wybitne dzieła sztuki. I mówiąc krótko, to są dzieła, które są ogromną wyrwą w naszych zbiorach. Samo Muzeum Narodowe w Warszawie czy Muzeum Narodowe w Krakowie, te dwie wielkie instytucje po prostu mają na liście arcydzieła wielkiej klasy. Wiadomo, że nie mówimy o sztukach, tylko mówimy o wielkiej sztuce, ale summa summarum, zabrano z Polski tysiące dzieł sztuki i ja myślę, że znając niemiecką precyzję, znając niemieckie jakby sposoby działania, oni to wszystko mają bardzo dobrze spisane w ewidencji, poza oczywiście kradzieżami jednostkowymi. Więc jestem przekonany, że jeśli przeprowadzimy mądrą akcję, akcję, która będzie po pierwsze przemyślana, po drugie, bardzo dobrze prowadzona, kiedy no, będzie się konkretnie wskazywało obiekty. Dla przykładu powiem, my wiemy, że na przykład Niemcy zniszczyli nam gabinet Rycin, ja to ciągle powtarzam, Uniwersytetu Warszawskiego, który przecież no, był skarbem narodowym. 60% dzieł z gabinetu Rycin zostało zniszczonych. Tak samo odlewy gipsowe, które odegrały w polskiej kulturze artystycznej ogromną rolę. To jest wszystko policzalne. To wszystko można policzyć, to można wyszczególnić. Więc powiem krótko, wiedząc jak precyzyjnie spisywano te dzieła, z pewnością istnieją listy. Niemcy wiedzą o tym doskonale, są tego całkowicie świadomi, że dokonało się coś niesłychanie, jakby to powiedzieć, no, w relacjach międzynarodowych, co wymaga jakiejś sytuacji, no, zmiany tej sytuacji. I wiem, że w Niemczech istnieje ruch wśród bardzo wielu ludzi, którzy mają świadomość tej grabieży, której dokonano w Polsce, by próbować znaleźć sytuację, no, wyjaśnić, rozwiązać. Podam przykład. Wiem od jednego ze swoich kolegów niemieckich, moich przyjaciół, bo przecież mam też przyjaciół wśród profesorów Niemców, którzy zastanawiają się między innymi nad próbą dojścia do jakiegoś kompromisu, ale jak pan słusznie określił, do tej pory właściwie do takiego kompromisu nie doszło, ale dojdzie na pewno. Ja myślę, że my musimy być zdeterminowani, działać precyzyjnie, wykonywać robotę, która będzie polegała na tym, by rzeczywiście czuwać nad każdym możliwym obiektem, który się pojawia na rynku antykwarskim, bo zwróćmy uwagę, że Niemcy w swoim jakby braku jakby odniesienia do dramatu II wojny światowej i grabieży, których dokonali sami w imię prawa niemieckiego ówczesnego lub rękoma ich żołnierzy, czy też no, Niemców, którzy tutaj działali, po prostu są jakby
sytuacji, w której coś, co stanowi własność, niekiedy udokumentowaną doskonale, no to w świetle prawa międzynarodowego to musi wrócić do Polski i złe prawo ówczesne niemieckie musi po prostu wziąć pod uwagę współczesny jakby stosunek Polaków do swojego dziedzictwa kulturowego, bo to nie chodzi tylko o dzieła sztuki malowane przez polskich artystów, ale te, które były w polskich zbiorach, które należą do sztuki światowej, ale które są naszym dziedzictwem kulturowym. Więc jestem przekonany, że to jest kwestia jakiegoś niedługiego czasu, kwestia zabiegów, kwestia determinacji, by po prostu dopominać się o swoje. Panie profesorze, i na koniec chciałem poprosić pana, bo dzisiaj w szczególnej dacie rozmawiamy. W dacie, kiedy w czasach Adama Mickiewicza odprawiano dziady. I tu mamy znowu starcie. No to... Mamy starcie dwóch tradycji obchodzenia tego, celebrowania tego czasu. Jedna, ta opisana przez wieszcza Adama w dziadach właśnie. No, za tym idzie oczywiście tradycja Wszystkich Świętych, Dnia Zadusznego. I druga, ta niesłychanie agresywna tradycja kultury popularnej, masowej, no, ta tradycja, która się sprowadza do słowa Halloween. Jak pan profesor może się odnieść do zderzenia tych dwóch światów chyba? No cóż, tragiczny wynik tego zaadoptowanego przez Koreańczyków święta wszyscy znamy z telewizji, z radia. Powiedziałbym tak, siła tradycji polega na tym, żeby trzymać się własnych zwyczajów, obchodzić je, zwłaszcza jeśli w tle jest tak wybitne dzieło literatury, jakim są dziady Adama Mickiewicza. Przy całej sympatii dla młodzieży, która próbuje na polski grunt przenieść Halloween w wydaniu amerykańskim, który także w Ameryce przeżywałem, nie uczestnicząc z nim, ale widząc, jak to się odbywa, nigdy nie otwieram drzwi tym polskim adaptatorom Halloweenu, bo po prostu ludzie tego nie rozumieją. Halloween jest barbaryzowany w krajach poza Anglią, poza Stanami Zjednoczonymi. Z tego wychodzi po prostu coś koszmarnego. Dowód tego mamy. Brońmy polskich tradycji, trzymajmy się Adama Mickiewicza. I jeśli ktoś chce rzeczywiście ten dzień w sposób szczególny obchodzić, no to pomyślmy, jak to zrobić, żeby wrócić do tego wszystkiego, o czym wiemy, co się z okazji 31 października działo, więc jestem za siłą tradycji lokalnej, a nie przenoszeniem zwyczajów ze światów, które zupełnie do naszego świata nie pasują. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, panie profesorze. Pan profesor Jerzy Miziołek, historyk sztuki, był gościem programu Republika po południu. Kłaniam się jeszcze raz, panie profesorze. Państwa dziękuję bardzo i przepraszam za kłopoty w łączach. Państwa zapraszam już za chwilę na serwis informacyjny, który poprowadzi Michał Trześniewski.